Cześć kochani. Dzisiaj omówimy sobie związek między otyłością a bezsennością i jak te dwa problemy wpływają na siebie nawzajem. Zrozumienie tego związku może pomóc nam dbać o zdrowy styl życia i lepszy sen. Otyłość i bezsenność są powiązane, ponieważ otyłość prowadzi do problemów ze snem, a jednocześnie niedobór snu może zwiększać ryzyko przybierania na wadze. Otyłość wpływa na nasze hormony regulujące sen i apetyt, tak jak melatonina, leptyna czy grelina, które zaburzają zdolność organizmu do osiągnięcia głębokiego snu i uczucia sytości. Otyłość zwiększa także ryzyko wystąpienia bezdechu sennego, co prowadzi do przerywanego snu i uczucia zmęczenia w ciągu dnia. Brak aktywności fizycznej prowadzi do otyłości, a jednocześnie wpływa na jakość snu. Regularne ćwiczenia pomagają poprawić zarówno masę ciała. Jak i łatwość w zasypianiu. Stres wpływa zarówno na otyłość, jak i na bezsenność. Wprowadzenie technik relaksacyjnych, takich jak medytacja czy ćwiczenia oddechowe, także może pomóc w redukcji stresu i poprawie odpoczynku w nocy. Dbając o zdrowy styl życia, aktywność fizyczną oraz redukcję stresu, przyczyniamy się do zmniejszenia ryzyka otyłości i poprawienia jakości snu. Pamiętajcie, że zdrowy sen jest kluczowy dla naszego ogólnego zdrowia i samopoczucia. Do zobaczenia.